dobry Państwu, nazywam się Maciej Marciniak. Będę dla Państwa dzisiaj prowadził wykład pod tytułem Józef Piłsudski, przedstawiciel pokolenia bojowników o niepodległość. Jest to wykład związany z dwiema wystawami czasowymi, które obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie się odbywają. Jest to wystawa Polska Siła Obrazu, z którą ten wykład jest trochę bardziej związany, i wystawa Fotorelacje Wojna 1920 roku. Obydwie te wystawy są w pewnym sensie, czy łączy te wystawy w pewnym sensie osoba marszałka Józefa Piłsudskiego, przynajmniej z takiego założenia wyszedłem, przygotowując dla Państwa ten wykład. Na dobrą sprawę, kiedy usłyszałem, że w muzeum będą dwie, tak wydawałoby się z pozoru na początek, różne wystawy w tym samym momencie, od razu przyszło mi do głowy, by wystawę Polska Siła Obrazu, która traktuje o tym, jak kształtowała się świadomość Polaków końca XIX, początku XX wieku, jak kształtowane były postawy Polaków w tym momencie, zestawić to z życiorysem Józefa Piłsudskiego, który z jednej strony jest życiorysem niezwykłym i wyjątkowym, zresztą bardzo fascynującym, i zestawić jego życiorys z życiorysami innych Polaków, którzy w tym czasie żyli, i przedstawić go właśnie nie jako postać wyjątkową, chociaż taką w 100% oczywiście był, ale przedstawić go jako jednego z przedstawicieli całego pokolenia, który, tak jak wszyscy przedstawiciele tego pokolenia, został wychowany na pewnych modelach, na pewnej ikonografii kultury polskiej, na pewnych tekstach, na kulturze sarmackiej, jak i kulturze romantycznej. I na dobrą sprawę chciałbym Państwu pokazać, że Józef Piłsudski i jego postawa, jego życiorys, jego biografia w dużej mierze opiera się na tych samych wzorcach, którymi, jeśli tak można powiedzieć, karmieni byli Polacy w XIX wieku. Z tego względu taki dość śmiały podtytuł tego wykładu, czyli Józef Piłsudski jako przedstawiciel pokolenia bojowników o niepodległość, a nie jako ten samotny bojownik o niepodległość, którym też niewątpliwie w pewnych momentach swojego życiorysu na pewno był. Pierwszy slajd prezentacji przedstawia pięć zdjęć ukazujących Józefa Piłsudskiego w różnych momentach jego życia. Pierwsze przedstawia go, jest to zdjęcie z czasów gimnazjalnych, kiedy kształcił się w gimnazjum wileńskim. Potem mamy zdjęcie, które ukazuje go w czasach jego działalności w PPS-ie, głównie jako wydawcę czasopisma Robotnik. Trzecie zdjęcie jest zdjęciem wykonanym przez Rosjan, przez Rosjan, którzy złapali Józefa Piłsudskiego w 1900 roku w czasie jego aresztowania w trakcie w zasadzie drukowania jednego z numerów czasopisma Robotnik. Czwarte ukazuje już Józefa Piłsudskiego takiego, jak głównie go kojarzymy, czyli jako komendanta, może jeszcze nie legionów, ale drużyn strzeleckich, w charakterystycznej czapce Maciejówce, w mundurze. Natomiast ostatnie zdjęcie przedstawia już w zasadzie postać, symbol Józefa Piłsudskiego jako marszałka Polski w mundurze galowym z przypiętymi orderami. W ten sposób chciałem Państwu zaprezentować w takim skrócie telegraficznym biografię, życiorys Józefa Piłsudskiego, podzielony na te najważniejsze etapy w jego życiu. Przeważnie opowiadając o życiu Józefa Piłsudskiego, skupiamy się na okresie Legionów, na okresie I wojny światowej i tym, co się dzieje po I wojnie światowej, z tym głównym akcentem położonym na wojnę polsko-bolszewicką. Ja dzisiaj chciałbym się skupić troszkę na historii wcześniejszej, na wczesnych latach życia Józefa Piłsudskiego, czyli tych latach, które go ukształtowały i tym, co go ukształtowało. Z tego względu pozwoliłem sobie jeszcze na tym slajdzie umieścić imię i drugie imię Józefa Piłsudskiego. On nazywał się Józef Klemens Piłsudski, urodzony 5 grudnia 1867 roku w Złowie koło Wilna na Litwie. I to jest pierwsza dość ważna informacja, jeśli chodzi o życie Józefa Piłsudskiego, czyli fakt, że urodził się i wychował w majątku ziemskim, szlacheckim. I to będzie dla
pierwszej części tego wykładu dość istotna informacja. Zmarł oczywiście w Warszawie 12 maja 1935 roku. Rodzice Józefa Piłsudskiego również pochodzili ze szlachty. Józef Wincenty Piłsudski był może z tej szlachty trochę bardziej zubożałej, natomiast ożenił się z Marią z Bilewiczów, która w posagu wniosła dość pokaźny majątek, który pomagał w pierwszych latach małżeństwa i którym Józef Wincenty zarządzał przez pierwsze lata. Niestety to zarządzanie, jak się dowiemy potem, nie za dobrze mu szło. Drugim slajdem jest slajd ukazujący obraz tytułowany potocznie Rejtan, chociaż jego prawdziwy tytuł to Upadek Polski, autorstwa Jana Matejki. Obraz powstaje w 1866 roku i wybrałem ten obraz z tego względu, że jest to obraz, który otwiera wystawę Polska Siła Obrazu, ale też jest dobrym przykładem tego, w jakiej sytuacji znajdowała się Polska w drugiej połowie XIX wieku, w jakiej atmosferze wychowywany był także Józef Piłsudski przez swoich rodziców. A było to wychowanie w przeświadczeniu, że upadek Polski był w dużej mierze spowodowany postawą samej szlachty, magnaterii. O tym też jest ten obraz Jana Matejki, który nie bał się w czasach, kiedy potomkowie jakby głównych prowodyrów rozbiorów, czy tych, którzy doprowadzili do rozbiorów Polski, potomkowie jeszcze żyli, mieli wpływ realny na to, co się w kulturze polskiej dzieje. Zresztą Jan Matejko za ten obraz był krytykowany, mówiono o policzku wymierzonym matce Polsce. Co też na tym obrazie się znajduje? Przede wszystkim widzimy, no nie tytułowego, ale potocznie ten tytuł taki jest, Rejtana, Tadeusz Rejtan, który stoi w progu, leży w progu, rozdzierając swoje szaty, ukazując nagą pierść. Jest to znany chyba wszystkim protest Rejtana przeciwko zatwierdzeniu pierwszego rozbioru Polski. Miejsce, w którym to się odbywa, jest to sala senacka Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie Sejm się zbierał. I wydarzenia te miały miejsce w 1773 roku. Protest Rejtana jest w zasadzie pozostawiony bez żadnej odpowiedzi. Jedynie w tle możemy dostrzec postać w zasadzie nieznanego nam z imienia młodzieńca, który z szablą i rogatywką w dłoni wzniesioną w górę w zasadzie nawiązuje do, czy w symboliczny sposób nawiązuje do przyszłej walki o wolność kolejnych pokoleń Polaków. Skąd takie nawiązanie? Otóż przy czapce możemy zobaczyć trójkolorową wstążkę, która nawiązuje do rewolucji francuskiej, do idei towarzyszących rewolucji francuskiej. Chodzi o wolność, równość, braterstwo, ale też walkę właśnie o niepodległość, o system republikański w przyszłości. Więc Jan Matejko w charakterystyczny dla siebie sposób w tym obrazie przedstawia nie tyle przeszłość, ale nawiązuje też do teraźniejszości. Wytyka Polakom tak naprawdę postawę, która cały czas była powszechna w czasach, kiedy ten obraz powstaje. Postawę prorosyjską, prozaborczą w dużej części społeczeństwa polskiego. Postawę narodu, który chwilę temu, bo obraz powstaje w 66 roku XIX wieku, który chwilę temu przegrał kolejny wielki zryw niepodległościowy, powstanie styczniowe. Na dobrą sprawę na obrazie możemy zobaczyć też konkretne postaci historyczne. Tutaj wrzuca się w oczy postać Ponieńskiego, który był takim głównym w zasadzie opłacanym przez Rosję inicjatorem wszystkich tych prorosyjskich działań na polskiej scenie politycznej pod koniec XVIII wieku, czy w czasach po pierwszym rozbiorze. Koło niego widzimy Potockiego i Branickiego, których nie było tak naprawdę w czasie rozgrywania się tej sceny, natomiast Jan Matejko umieszcza ich ze względu na ich rolę, jaką odegrają w przyszłości, także w Konfederacji Targowickiej i przy drugim rozbiorze Polski. Widzimy z lewej strony nad zgromadzonym
zadowolonym tłumem schodzącego z podniesienia, na którym stoi tron, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego mina w zasadzie mówi wszystko. Widzimy w niej dezaprowatę, rezygnację. Stanisław August Poniatowski, chociaż różnie jest przez historyków i Polaków oceniany, był jednak tą postacią, która był tym władcą, który starał się w jakiś sposób Polskę ratować i nie możemy o tym zapominać. Był jednym z współautorów Konstytucji 3 maja, jednak nie miał dostatecznej siły politycznej, chyba siły charakteru, by móc przeprowadzić reformy, które były konieczne. Upadek Polski jest obrazem, który obrazem, który przedstawia scenę, w której Polska znajdowała się ciągle jeszcze w XIX wieku. W społeczeństwa podzielonego, skłóconego wewnętrznie względem tego, w jaki sposób mają i czy mają walczyć o niepodległość, czy jaki ma być stosunek Polaków do zaborczy, czy poddańczy, czy mają być to próby współpracy. Tak wygląda postawa większej części społeczeństwa polskiego w czasach, kiedy Józef Piłsudski dorasta i dorasta jego pokolenie. Jest to postawa, z którą Józef Piłsudski w późniejszych latach swojego życia się nie zgadzał, nie denerwował się i bardzo go denerwowała taka postawa, która była służalcza wobec zaborców i która wymuszała niejako na Polakach poszukiwanie kompromisów czy poszukiwanie drogi, na której można byłoby się z zaborcą, zwłaszcza rosyjskim zaborcą, dogadać. Na ten kompromis Józef Piłsudski nigdy się nie godził i nie mógł się zgodzić, co było też przyczyną konfliktów z późniejszym środowiskiem politycznym, także wewnątrz PPS-u. Józef Piłsudski w ciągu swojego życia wyraźnie zawsze stawiał na pierwszym miejscu dążenie do niepodległości Polski. I Jan Matejko w tym obrazie zdaje się piętnować też właśnie taką postawę niezdecydowaną, postawę, która nie była jednoznaczna i może tym obrazem, czy może całą swoją twórczością próbował się wymusić trochę na Polakach bardziej stanowcze działania i bardziej stanowczą postawę. Kolejny slajd przedstawia inne dzieło Jana Matejki, Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w 1521 roku w Krakowie. W skrócie najczęściej obraz ten jest tytułowany Zawieszenie dzwonu Zygmunta, chociaż to też nie do końca jest prawda, bo jeśli dobrze się przyjrzymy temu obrazowi, to z prawej strony możemy zobaczyć scenę wyciągania dzwonu z formy. I po środku jest taka postać trochę niknąca w tłumie, ukazującym tłumie, który przedstawia cały dwór króla Zygmunta Starego. Ta postać to jest postać biskupa krakowskiego, który błogosławi dzwon. Błogosławi dzwon. Więc jest to w zasadzie scena, w której nie mamy samego zawieszenia dzwonu, tylko moment jego konsekracji, moment, w którym jakby zaczyna on funkcjonować jako ten przyszły symbol, bardzo ważny symbol narodowy. Z lewej strony obrazu widzimy trochę na lewo od centrum króla Zygmunta I Starego wraz ze swoją rodziną, żoną Boną, córkami i synem małym Zysiem, przyszłym Zygmuntem Augustem. Widzimy resztę dworzan, także stańczyka, którego Jan Matejko przedstawił w kilku swoich obrazach, zresztą do samej tej postaci jeszcze wrócimy. Obraz miał przede wszystkim przypominać Polakom o wielkości kultury i narodu polskiego w czasach minionych. Jest to obraz ukazujący tak zwany Złoty Wiek w historii Polski, kiedy to Rzeczpospolita była jednym z najpotężniejszych i najbogatszych krajów w Europie. Jan Matejko nie chciałby Polacy o tym zapominali. Mieli pamiętać przede wszystkim o klęskach, mieli pamiętać przede wszystkim o tym, co do tych klęsk doprowadziło, wyciągnąć wnioski z przeszłości i z historii, natomiast mieli też pamiętać o wielkości swojej kultury i swojego kraju, nigdy o tym nie zapominać i dążyć do tego, by kulturę polską i Polskę odbudować. I Józef Piłsudski był wychowywany również w domu, w tej atmosferze dążenia do odbudowania Polski obojga narodów.
Bo proszę nie zapominać, że Józef Piłsudski urodził się na Litwie pod Wilnem i w zasadzie był polskim Litwinem, tak na dobrą sprawę, chociaż jak Państwo zobaczą, sam przez w pewnym momencie swojego życia zastanawiał się wraz z bratem, kim tak na dobrą sprawę dokładnie jest, czy Polakiem, czy Litwinem, ale o tym za chwilę. Tak więc takie obrazy Jana Matejki, które pokazywały wielkość polskiej kultury i polskiego narodu, miały podbudowywać nadzieję Polaków na odzyskanie niepodległości, przypominać o wielkości kultury polskiej. I to były dwa wątki, które przewijały się w czasie dzieciństwa Józefa Piłsudskiego w jego domu. Rodzice, zwłaszcza matka Maria Zbilewiczów, wychowująca swoje dzieci, dbała o to, by nie zapominało o wielkości własnej kultury i nie zapominały o tym, co doprowadziło do upadku kraju. Kolejny slajd przedstawia Dworek Jesienią. Taki jest tytuł obrazu Stanisława Komockiego. Obraz powstał w początku XX wieku i przedstawia typowy dworek polski, taki jaki wszyscy znamy, chociażby z ilustracji, słynnych ilustracji do Pana Tadeusza, czy z filmu Pan Tadeusz. Takie dworki do dzisiaj możemy spotkać, czy to pod polskimi większymi miastami, czy to na polskich wsiach. Niektóre są współczesne, niektóre są już, mają już swoje lata. W takim dworku wychowywał się Józef Piłsudski, w takim dworku mieszkał wraz z rodzeństwem, dość licznym rodzeństwem. I w takim dworku pobierał pierwsze nauki. Rodzice bardzo dbali o wykształcenie swoich dzieci. Sprowadzane były guwernantki mówiące po niemiecku, francusku. Także w młodym wieku Józef Piłsudski, jego bracia i siostry uczyli się języków, co później w czasie różnego rodzaju misji dyplomatycznych, działań dyplomatycznych Józefa Piłsudskiego już jako męża stanu było bardzo dobrze postrzegane. Faktycznie te nauki przydały mu się w późniejszych czasach, gdy był naczelnikiem państwa czy marszałkiem. Dworek był w kulturze polskiej w drugiej połowie XIX wieku ostoją kultury polskiej, historii polskiej, pamięci o języku polskim i o Polsce w ogóle. Były to takie repozytoria, w których kultura polska mogła przetrwać okres zaborów i nie należy zapominać ani przeceniać roli dworów polskich w podtrzymaniu polskiej kultury w okresie zaborów. Przykład dworu Piłsudskich w Zułowie był w zasadzie nie był wyjątkowy. Takie dwory, czy to na Kresach, czy to w Polsce, w Królestwie, wszędzie w zasadzie były tym miejscem, w którym opowiadano historię Polski, mówiono po polsku, pisano po polsku. To tam przechowywano w ukryciu w zaborze rosyjskim, bo nie było to dozwolone, książki napisane w języku polskim, wydawane najczęściej w Galicji, gdzie było to dozwolone. Przechowywano tam także pamiątki rodzinne, portrety przodków, broń z czasów powstania, czy to listopadowego, czy potem styczniowego. Wiemy, że w dworku w Zułowie taka broń też była przechowywana w kufrze jako pamiątka niedawnych działań, bo działo się to stosunkowo niedawno, od lat młodzieńczych Józefa Piłsudskiego. Ojciec Józefa Piłsudskiego brał udział w powstaniu styczniowym, zresztą był za to ścigany przez władze rosyjskie przez pewien czas i musiał się ukrywać na Żmudzi. Samo małżeństwo Marii Zbilewiczów i Józefa Wincentego Piłsudskiego miało miejsce w czasach powstania styczniowego, wobec czego pamięć o tym niedawnym zrywie niepodległościowym też była kultywowana i była już bardzo żywa w dworku w Zułowie. Niestety sam dwór w Zułowie nie przetrwał do naszych czasów, znamy go z kilku zdjęć i z opisów, natomiast posiadłość ta nie przetrwała czasów dzieciństwa Józefa Piłsudskiego, ponieważ dwór spłonął, o czym będę też jeszcze wspominał. Kolejny slajd, jest to slajd wypełniony tekstem, cytat z tekstu, który Józef Piłsudski publikuje w 1903 roku na łamach czasopisma Promień.
Tytuł tego tekstu, Jak stałem się socjalistą, jest dość wymowny. Natomiast w tekście tym Józef Piłsudski faktycznie opisuje całą swoją drogę do socjalizmu, tego jak został socjalistą. Chociaż jeśli Państwo przybliżą sobie bardziej, czy to postać samego Józefa Piłsudskiego, jego postawy politycznej, czy faktycznie jego stosunek do socjalistów i innych ugrupowań politycznych, ciężko tak naprawdę w 100% powiedzieć, by Józef Piłsudski przez całe swoje życie był socjalistą takim stuprocentowym. W każdym razie tekst opublikowany w 1903 roku jest tekstem będącym w zasadzie takim streszczeniem trochę biografii Józefa Piłsudskiego. I cytat, który teraz Państwu przeczytam, bardzo dobrze opisuje to, jak wyglądało dzieciństwo w dworze w Złowie. Urodziłem się na wsi, w szlacheckiej rodzinie. Nie zaznałem długo żadnej troski o materialne rzeczy i otoczony byłem w dzieciństwie pewnym komfortem. A że rodzeństwo moje było liczne i rodzice względem nas byli bardzo łagodni i serdeczni, mógłbym nazwać swe dzieciństwo sielskim, anielskim. Od najwcześniejszego dzieciństwa zaznajamiano nas z utworami naszych wieszczów, ze specjalnym uwzględnieniem utworów zakazanych. Uczono historii polskiej, kupowano książki wyłącznie polskie. Matka z naszych wieszczów najbardziej lubiła Krasińskiego, mnie zaś od dzieciństwa zachwycał zawsze Słowacki, który też był dla mnie pierwszym nauczycielem zasad demokratycznych. Były one naturalnie dziecka bardzo niejasne i mgliste, lecz przy moim żywym i nieco przekornym charakterze utrwalały się w każdym sporze, które niekiedy matka żartem prowadziła. To jest w skrócie w zasadzie podsumowanie tego, co już Państwu powiedziałem. Dla mnie bardzo ciekawym i wymownym jest ostatnie zdanie informujące o tym, że Maria Zbilewiczów prowokowała dyskusję, zmuszała dzieci do tego, by broniły swoich przekonań, by używały argumentów, by dyskutowały na najróżniejsze tematy. Tematy dotyczące Polski, tego co polskie i tego czy Polska powinna albo jak powinna odzyskać niepodległość, możemy się domyślać tematów tych dyskusji. Natomiast z pewnością były to dyskusje, które kształtowały postawę Józefa Piłsudskiego i to, kim stał się w przyszłości. Tak więc możemy zobaczyć, że dwór w Złowie było właśnie taką ostoją kultury polskiej, języka polskiego. Jak już wspomniałem Państwu, nie był wyjątkowy w tym względzie w zasadzie wszystkie dwory, czy większość dworów polskich taką funkcję pełniła. I na wystawie Siła obrazu możemy oglądać obraz Konrada Krzyżanowskiego przy świecy. Widzimy bardzo ciemne wnętrze przy biurku, na którym stoi jedna świeca, wśród rozłożonych książek pochylają się nad nimi dwie osoby, młode osoby, jak możemy się domyślić. Ten slajd i ten obraz postanowiłem Państwu pokazać, by zobrazować to, jak mogło wyglądać dzieciństwo Józefa Piłsudskiego, jak takie sceny, dyskusje w dworze w Złowie wyglądały i jak mógł wyglądać obraz, czy jedno ze wczesnych wspomnień Józefa z dzieciństwa. Obrazy, o czym nie wspomniałem, które Państwu pokazuję, oczywiście odnaleźć mogą Państwo na wystawie Polska Siła Obrazu. Od niedawna jest dostępny również wirtualny spacer po tej wystawie, także można w ten sposób też tę wystawę zwiedzić, do czego gorąco zachęcam. Powiedzieliśmy sobie o tym, jak wyglądał dwór w Złowie, jaka panowała w nim atmosfera, jak wyglądała wczesna edukacja Józefa Piłsudskiego. Natomiast przetrwały do naszych czasów pamiętniki jego starszego brata, Bronisława Piłsudskiego, o którym też za chwilkę trochę więcej powiem. I są one w zasadzie nieprzebytą skarbnicą wiedzy o tym, jak brat Bronisław postrzegał swojego młodszego brata Ziuka. Kolejny slajd przedstawia trzy cytaty z pamiętników Bronisława, które też pozwolę sobie Państwu przeczytać. W domu Ziuk nie wygląda, czy drugiemu wystarczy szynki, czy nie, aby jemu było dosyć, a Zinio i Adaś, nie chcąc odstać, tak samo robią. Tu mowa oczywiście o dwóch młodszych braciszkach Bronisława i Ziuka. Ten Ziuk ma szalone szczęście, wszystko jemu na dobre wychodzi. A wszystko dlatego, że siebie stawia na pierwszym planie i że wiele gada, a mało robi. A durni wierzą mu i zachwycają się nim.
Po obiedzie chodziłem z Ziukiem na spacer po niektórych ulicach. Ten nie uczy się, ale mu pójdzie dobrze, jak i wszystkie poprzednie egzaminy. Szczęście jego z niczym niezrównane i to ciągle bez żadnej przerwy. Czyta godzinę i chodzi dwie, a jutro pewnie pięć weźmie. I na koniec. Focht pytał mnie z całego kursu. Odpowiedziałem dobrze i dostałem trzy. Ziuk dostał pięć, jak wielu drugich, nie wiadomo za co. Jak Państwo widzą, z tych cytatów wyziera pewna, może nie zawiść, ale rozgoryczenie brata Bronisława, który faktycznie był bardzo zdolnym uczniem, bardzo chyba do nauki przykładał się najlepiej z całego rodzeństwa, natomiast no, nie miał szczęścia w egzaminach, nie szły mu one ewidentnie i miał duże problemy z nauką. Sam Józef nie miał z nauką żadnych problemów, do czego też w kilku miejscach w swoich tekstach przyznaje się dość jawnie. Widzimy, że nie przykładał się specjalnie do nauki, nie musiał, przychodziła mu ona bardzo łatwo. I może należałoby się zastanowić, czemu tak było. Wszyscy, którzy spotykali się z Józefem Piłsudskim, podkreślali jego gigantyczną charyzmę, pewność siebie, urok osobisty. I faktycznie ci, którzy towarzyszyli mu w jego drodze życiowej trochę dłużej, podkreślali jego niesamowite szczęście, ale szczęście oczywiście, któremu pomagał niezmiernie i swoim doświadczeniem, i swoją odwagą. I to chyba były te cechy charakteru, które przeważyły o tym, że Józef Piłsudski został kim został i stał się kim się stał. Natomiast to nie jest tak, że Józef Piłsudski w ogóle się nie uczył i był nieukiem. Józef Piłsudski oczywiście bardzo, bardzo dużo czytał i tu też mamy jeden z takich przykładów tego, co czytał we wczesnym dzieciństwie. Na kolejnym slajdzie widzimy obraz Piotra Michałowskiego, Napoleon na koniu, ukazujący jeźdźca na białym koniu, który podnosi przednie kopyta, przednie nogi. I oczywiście tym jeźdźcem jest Napoleon w charakterystycznym dla siebie stroju i nakryciu głowy. Natomiast na slajdzie zamieściłem również cytat z tekstu, o którym już wspomniałem, jak stałem się socjalistą. Byłem rozkochany w Napoleonie i wszystko, co się tego mego bohatera tyczyło, przejmowało mnie wzruszeniem i rozpalało wyobraźnię. Wszystkie zaś moje marzenia moje koncentrowały się wówczas koło powstania i walki orężem z Moskalami, których z całej duszy nienawidziłem, uważając każdego z nich za łajdaka i złodzieja. Proszę pamiętać, że jest to tekst pisany, kiedy Józef Piłsudski już jest troszkę starszy, natomiast dobrze oddaje to faktycznie, jaki był jego stosunek do zaborcy przez całe życie. Czemu tak było, o tym też sobie za chwilkę dokładniej powiemy. Natomiast fakt faktem, że od bardzo wczesnych lat Józef Piłsudski interesował się historią wojskowości, interesował się ważnymi postaciami z historii wojskowości, w tym właśnie Napoleonem, który był dla niego bohaterem. Napoleon był też bohaterem dla tysięcy innych Polaków, którzy w XIX wieku wychowali się na legendzie napoleońskiej, legendzie legionów. I Józef Piłsudski nie był tutaj wyjątkiem. Podtrzymywany ten mit legionów w czasach Napoleona był podtrzymywany przez malarzy, nie tylko przez Piotra Michałowskiego, który poświęcił kilka obrazów chociażby samej szarży w wąwozie Somosierra, ale także przez innych malarzy w zasadzie kilku pokoleń w XIX wieku tworzących, między innymi January Suchodolski, czy potem cała rodzina w zasadzie Kossaków. Tak więc mit napoleoński, mit legionów był czymś, na czym Józef Piłsudski wychował się tak jak setki innych i tysiące innych Polaków w tym okresie i także dał się porwać tej mitologii i tej historii, czego wyrazem jest cytat, który Państwu przed chwilką przytoczyłem. Natomiast Józef Piłsudski, o czym nie należy zapominać, podchodził do tekstów, które czytał, bardzo pragmatycznie. Wyciągał z nich wnioski, uczył się o kampaniach napoleońskich, patrzył na nie z punktu widzenia żołnierza w późniejszych latach, stratega. I chyba Józef Piłsudski należał do tego nielicznego grona ludzi, którzy potrafili uczyć się na cudzych błędach i potrafili uczyć się z tekstów, które czytają, co jest sztuką dość trudną. Kolejny slajd przedstawia jedną z plansz cyklu Polonia autorstwa Artura Grottgera.
planszę trzecią zatytułowaną Kucie Kos. Pokazują Państwu z tego względu, że mamy w zasadzie pewność, że ten cykl, jak i inne cykle autorstwa Artura Grottgera były znane rodzinie Piłsudskich. Na pewno setknął się z tymi rycinami Piłsudski w Wilnie w czasach gimnazjalnych, jeśli nie wcześniej, w czasach... Znaczy może tak, musiał się zetknąć w czasach gimnazjalnych, bo były to cykl powstaje, kiedy żył w gimnazjum w Wilnie. I oczywiście był to cykl oddający, czy budujący pewną postawę Polaków, którzy po przegranym powstaniu styczniowym mogli jedynie pogrążyć się w rozpaczy, pogrążyć się w żałobie. Przy czym cykl Artura Grottgera też miał na celu tworzenie pewnych postaw na przyszłość. I Józef Piłsudski na pewno też w ten sposób postrzegał te grafiki i w ten sposób je odbierał. Na pewno były rozpowszechniane wśród młodzieży w Wilnie i na pewno, podobnie jak teksty autorów romantycznych, przyczyniły się do tworzenia postawy przyszłego pokolenia wojowników o niepodległość, bo mówimy o pokoleniu przyszłych legionistów z legionów polskich i przyszłych żołnierzy walczących już po odzyskanej niepodległości w wojnach o granicę. Z tego też względu na kolejnym slajdzie pokazuję Państwu patrol powstańczy Maksymiliana Gierymskiego. Sam Maksymilian Gierymski brał udział w powstaniu styczniowym i w swoich obrazach ukazujących historię powstania i powstańców przedstawia sceny przede wszystkim codzienne. Ukazuje codzienność życia powstańczego. Na patrolu powstańczym widzimy przede wszystkim patrol tytułowy, który zatrzymał gdzieś w polnej drodze jakiegoś wędrowca. Uwagę postaci na obrazie odwraca jakiś dźwięk, może postać, która pojawiła się poza kadrem, której nie widzimy na obrazie. Głowy postaci zwrócone są w lewo. Mamy do czynienia ze sceną bardzo spokojną, ukazującą też pejzaż polski, który też w malarstwie XIX wieku staje się pewnego rodzaju wyrazem patriotyzmu i symbolem polskości i Polski. Pejzaż zaczyna mieć znaczenie symboliczne, co widzimy potem w twórczości takich autorów jak Gerson czy chociażby Jacek Malczewski. Więc obraz, który widzimy, jest jednym z tych, które budowały świadomość polską czy Polaków jako bytu odrębnego, chociaż proszę pamiętać, nam dzisiaj jest to ciężko postawić się w tej sytuacji, że nie mamy kraju i o polskość i o to bycie Polakiem trzeba walczyć, trzeba to podkreślać, bo jeśli tego nie zrobimy, dokumenty świadczą o tym, że jesteśmy obywatelem austro-węgierskim albo rosyjskim albo pruskim i na dobrą sprawę nic nie świadczy o naszej polskości. Pejzaż i krajobraz Polski były tym, co Polaków wiązało z ziemią, wiązało z ich ojczyzną, której na mapie nie można było zobaczyć. Na kolejnym slajdzie przedstawiany został przeze mnie, czy zamieściłem Państwu obraz pod tytułem Cmentarz w górach Wojciecha Gersona. Ukazuje matkę z dzieckiem, matka nosi strój żałobny, pochylają się nad mogiłą, możemy się domyślić, że ojca dziecka. W tle widzimy pejzaż górski polskich Tatr, które też w pewnym momencie stały się takim symbolem polskości i tych ziem rdzennie polskich. Żałoba noszona przez matkę ma podwójne znaczenie. Po upadku powstania styczniowego żałoba narodowa była wyrazem przywiązania do myśli o odrodzonej Polsce, wyrazem żałoby po upadku samego zrywu niepodległościowego i była formą protestu, który na taką formę protestu Polacy mogli się nie tyle zdobyć, co mogli ją wyrazić pod panowaniem zaborców. Tak więc z jednej strony widzimy scenę, która jest sceną rodzinną i może dotyczyć osobistej tragedii, zapewne dotyczy osobistej tragedii. Możemy się domyślić, w jakich okolicznościach zginął ojciec małego dziecka. Z drugiej strony jest to symboliczne przedstawienie upadku powstania i żałoby po samym powstaniu. I
taka atmosfera żałoby towarzyszyła też Józefowi Piłsudskiemu w domu. Wspominałem Państwu o przetrzymywanych, przechowywanych pamiątkach po powstaniu, pamiątkach po dawnej czy niedawnej historii Polski. I Józef Piłsudski wraz z braćmi i siostrami byli wychowywani w tym żalu po upadku niedawnego zrywu niepodległościowego. Zresztą sam Józef Piłsudski do końca swoich dni zapamiętał, czy zachował pamięć o powstaniu i o tych, którzy brali w nim udział. Jednym z takich bardzo ciekawych, jedną z bardzo ciekawych inicjatyw, które podjął, było wciągnięcie jakby na listę żołnierzy, już tak mówiąc bardzo potocznie, weteranów powstania styczniowego. Zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stworzono także wzór munduru dla powstańców styczniowych. Tak więc Józef Piłsudski w momencie, kiedy Polska odzyskała niepodległość, zadbał o tą grupę, która już była grupą dość sędziwą i niejako nakazał odgórnie traktować powstańców jako żołnierzy Polski, żołnierzy Wojska Polskiego. Wspominałem Państwu, że już jakiś czas temu, że w pewnym momencie w Złowie miał miejsce pożar. Faktycznie ojciec Józefa Piłsudskiego nie miał specjalnie głowy do interesów, podejmował się różnych działań, które miały zabezpieczyć majątek wprowadzony, wniesiony w posagu przez Marię Zbilewiczów. Niestety niespecjalnie mu to szło i takim punktem zwrotnym w życiu całej rodziny Piłsudskich był pożar dworu, który zmusił Piłsudskiego do sprzedania części dóbr rodzinnych i przede wszystkim przeniesienia się wraz z rodziną do Wilna. W Wilnie rodzina niestety przeżyła kolejną tragedię. W 1984 roku XIX wieku umiera matka Józefa Piłsudskiego, Maria Zbilewiczów. I to trochę... Znaczy trochę. Bardzo to oczywiście dotyka samego Józefa, jak i całą rodzinę, ale wpływa też na to, jak wygląda materialna kondycja rodziny. Ojciec, który niespecjalnie radzi sobie z tą sytuacją, zmusza rodzinę, czy rodzina jest zmuszona do zmieniania co jakiś czas miejsca pobytu na coraz to dalsze od centrum mieszkania w Wilnie, pogarszając tym samym swoje warunki bytowania, co jest odbiciem pogarszających się warunków materialnych. I tu znowu na kolejnym slajdzie posłużę się pewną metaforą. Slajd przedstawia środkową część tryptyku zatytułowanego Moje życie, autorstwa Jacka Malczewskiego. Tryptyk datowany jest na lata 1911-1912 i postanowiłem przedstawić Państwu środkową część tego tryptyku, ponieważ Jacek Malczewski wraca w niej do pewnego ze wspomnień z dzieciństwa, kiedy to przebywał w dworku, w dworze należącym do wujostwa. Na obrazie widzimy służącego, który wyciera kieliszki. Możemy się domyślić, że są one przygotowywane dla gości, dość niespodziewanych gości, którzy zawiesili na wieszakach w tle widoczne mundury. Są to zapewne wojska zaborcze, które odwiedziły i zmusiły niejako do gościny wujostwo Jacka Malczewskiego. Jacek Malczewski wraca do tego wspomnienia jako do zapewne pewnej traumy, czy takiego też może punktu zwrotnego w swoim życiu. Posłużyłem się tym obrazem ze względu na to, że właśnie tym punktem zwrotnym w młodym życiu Józefa Piłsudskiego było przeniesienie się do Wilna i był to punkt zwrotny z różnych względów. Po pierwsze, skończyło się to dzieciństwo, cytując samego Piłsudskiego, sielskie, anielskie. Po drugie, przenosi się do wielkiego miasta, w zasadzie do miasta wielokulturowego, wielowyznaniowego, które Józefa Piłsudskiego fascynuje, które pozostanie w jego sercu do samego końca, do końca jego życia. To tam jest grób jego matki, to tam spędził i najszczęśliwsze, i też te najbardziej tragiczne momenty swojego dzieciństwa. Tak więc wydaje mi się, że Jacek Malczewski i Józef Piłsudski w tym względzie mają coś ze sobą wspólnego. Jest taki punkt zwrotny w ich życiu, w młodym życiu, który zaważył troszkę na tym, kim byli w przyszłości. Jacek Malczewski uwiecznia ten punkt w środkowej części tryptyku Moje życie. Józef Piłsudski
umieszcza czy zamieszcza pamięć o tym momencie swojego, ważnym momencie swojego życia w swoich tekstach. Robi podobnie bardzo Bronisław Piłsudski i na kolejnym slajdzie przedstawiam Państwu dwa cytaty znowu z dzienników, z pamiętników Bronisława Piłsudskiego, które pokazują tragizm egzystencji i problemy, z jakimi zmagali się Piłsudcy żyjąc w Wilnie. Jutro ostatni termin w banku do płacenia procentów, a tatko nie ma i połowy potrzebnych pieniędzy. Nie wiem, co z nami będzie. Czym dalej, tym gorzej. Już teraz mało kto tatce wierzy, a co będzie później? O te jutro później lękam się okropnie. Jeżeli tak dalej pójdzie, to przez parę lat zostaniemy przy niczym prawie. Dziś z łacki pana Rosochowskiego majątki nasze nie były wystawione na licytację, bo dziś był ostatni termin. Tatko, jakby go to nie obchodziło, mało kłopocze się, a pan R. latał wczoraj cały dzień i dziś cały ranek załatwiał. Oto człowiek. Z jednej strony widzimy znowu żal Bronisława Piłsudskiego do ojca i jego postawy wobec problemów rodzinnych. Z drugiej strony między wierszami możemy wyczytać, że sam Bronisław Piłsudski był tą osobą, która troszczyła się o rodzinę i trochę przejęła obowiązki ojca. I faktycznie Bronisław Piłsudski, jak się wydaje, w tych młodych latach, będąc nastolatkiem, był chyba poważniejszą dużo osobą niż Józef Piłsudski, o którym czytaliśmy przed chwilką fragmenty w pamiętnikach, w których brat ocenia go jako lekko ducha i osoby nie przejmującej się specjalnie ważnymi sprawami. Natomiast obaj bracia jednak są w pewien sposób ze sobą związani, także w konspiracji. Na kolejnym slajdzie pokazuję Państwu zdjęcie przedstawiające członków kółka samokształceniowego Spójnia, które zostało zawiązane oczywiście konspiracyjnie w Gimnazjum Wileńskim. Przedstawia one w części, zdjęcie przedstawia czterech chłopców. W środku widzimy siedzącego Bronisława Piłsudskiego. Rękę na ramieniu trzyma mu jego młodszy o rok brat Józef Piłsudski. Obaj bracia faktycznie bardzo angażowali się w działalność kółka, Bronisław Piłsudski trochę bardziej. Prowadzono bibliotekę, tajną bibliotekę, do której sprowadzano książki i tajne wydawnictwa, nielegalne wydawnictwa w języku polskim. Różnymi sposobami załatwiano także pieniądze na to, by móc zakupywać nowe egzemplarze, nowe woluminy do biblioteki. Kółko w pewnym momencie zostaje wykryte. Chłopcy są relegowani z gimnazjum. Natomiast zachował się z tego okresu znowu, pewne zachowało się wspomnienie Józefa Piłsudskiego z tego okresu, które opisuje w tekście Jak zostałem socjalistą. Dla mnie epoka gimnazjalna była swego rodzaju katorgą. Byłem co prawda chłopcem dość zdolnym, nigdy się nie zmęczyłem pracą i z łatwością przechodziłem z klasy do klasy. Lecz gniotła mnie atmosfera gimnazjalna, oburzała niesprawiedliwość i polityka pedagogów, nużyły i nudziły wykłady nauk. Wołowej skóry by nie starczyło na opisanie bezustannych, poniżających zaczepek ze strony nauczycieli, hańbienia wszystkiego, co mi się przyzwyczaił szanować i kochać. I to jest ten moment, jak się wydaje, w którym Piłsudski znienawidził władzę rosyjską. Może nie Rosjan, bo jak potem zobaczymy w czasie zesłania na Syberii, Rosjanie stali mu się bliscy. Rozumiał ich cierpienia pod panowaniem carów, rozumiał, że przystaje ono bardzo do tego, co przeżywają Polacy pod zaborami. Natomiast władzy rosyjskiej i przedstawicieli władzy rosyjskiej nienawidził już do końca życia i chyba jest to nienawiść wyniesiona przede wszystkim właśnie z czasów gimnazjalnych w Wilnie. Ale tak jak Państwu już mówiłem, z drugiej strony Wilno stało się tym miastem ukochanym, miastem, które do końca życia będzie wspominał jako swój dom. I to, które otworzyło mu oczy na wielość kultur i narodów w dawnej Rzeczypospolitej. Miasto wielowyznaniowe i wielonarodowościowe. W tym momencie też mógł się zrodzić zalążek idei federacyjnego charakteru państw w środkowej Europie, który potem będzie towarzyszył idei politycznej Piłsudskiego, którą będę starał się wcielić w życie, odbudowania niejako
jako dawnej Rzeczypospolitej, jako Federacji Wolnych Narodów. I ten sposób myślenia o Polsce jako w Związku Narodów, o dawnej Rzeczpospolitej i tym, w jaki sposób dawną Rzeczpospolitą można by było odbudować w XX wieku, mógł się zrodzić właśnie wtedy w czasach gimnazjalnych w Wilnie. Bardzo ciekawe jest też to, na jaki temat w czasie spotkań kółka spójnia, na jakie tematy dyskutowano. W pamiętnikach Bronisława Piłsudskiego mamy wspomnienie jednego pytania, które sobie zadano. Kim jesteśmy? Polakami czy Litwinami? I na to pytanie Bronisław Piłsudski zamieszcza odpowiedź w swoich pamiętnikach. Jesteśmy litewskimi Polakami i zadaniem naszym jest podtrzymywać w tym kraju polskość bez szkody i ucisku innych narodowości, słabszych, których powinniśmy być opiekunami. I to jest podejście czy sposób myślenia, który Bronisławowi Piłsudskiemu towarzyszył przez całe jego życie. Bronisław, zaraz się o tym dowiemy, został zesłany na Sachalin, na Daleki Wschód. Na Sachalinie spędził dużą część swojego życia. I tu mała dygresja, bo mówimy głównie o Józefie Piłsudskim, natomiast niewiele osób ma świadomość tego, że Bronisław Piłsudski jest światowej sławy etnologiem, etnografem, który badał kultury Dalekiego Wschodu i który wykorzystał czas zesłania na prowadzenie badań naukowych i poznanie właśnie tych ludów słabszych, gnębionych przez carskiego oprawcę, gnębionych przez system, które to ludy opisywał i starał się zachować ich kulturę. Więc ten cytat z młodzieńczych lat Bronisława Piłsudskiego towarzyszył mu później przez całe jego życie. Natomiast sam Józef Piłsudski również, odbudowując państwo polskie, myślał o mniejszościach narodowych i myślał o tym, by Polska została odbudowana jako kraj wielonarodowościowy. I tutaj na kolejnym slajdzie postanowiłem wykorzystać obraz Jacka Malczewskiego na etapie, czy znany też pod tytułem Sybiracy, ukazujący grupę zesłańców syberyjskich siedzących na podłodze w jakimś pomieszczeniu pod portretem cara. Widzimy w tle żołnierzy, którzy niewątpliwie są strażnikami całej grupy, która odbywa podróż na zsyłkę. Taką też podróż na zsyłkę odbył sam Józef Piłsudski. I tutaj znowu posłużę się cytatem, w który wyjaśni nam, co w zasadzie się stało takiego, że i Józef, i Bronisław zostali zesłani na Sybir. Na początku roku 1887 zostałem aresztowany w sprawie zamachu na życie Aleksandra III, do której to sprawy ja i brat starszy, wówczas student Petersburskiego Uniwersytetu, przypadkowo byliśmy zamieszani. Brat poszedł na katorgę, mnie skazano na 5 lat wygnania na wschodniej Syberii. I tu dopiero, gdym spokojnie mógł rozmyślać nad wszystkim, co przeszedł, stałem się tym, czym jestem. Jest to bardzo pokrótce opowiedziana historia tego, w jaki sposób faktycznie troszkę przez pomyłkę i nie do końca wiedząc, w czym uczestniczą, Józef i Bronisław Piłsudski zostali wplątani w zamach na cara Aleksandra III, zamach nieudany. Co dość ciekawe, i tu znowu też mała taka dygresja, w zamachu tym brał udział starszy brat Lenina, który został schwytany i skazany na śmierć za organizację tego, za współorganizację tego zamachu. Natomiast to pokazuje, że bracia już w tych czasach studenckich, wczesnych czasach studenckich, uczestniczyli czy mieli kontakty z ruchami oddolnymi, ruchami, które dążyły do obalenia caratu. Wydaje się z różnych przesłanek, że Bronisław Piłsudski trochę bardziej był zaangażowany w tym czasie w te ruchy antycarskie niż Józef. Natomiast działalność Bronisława w tym temacie została skutecznie ukrócona przez jego zesłanie. Przy czym Bronisławowi groziła kara śmierci. Jak się wydaje, to był ten moment w życiu Piłsudskich, kiedy to resztki majątku przepadły. Najprawdopodobniej sędziowie zostali przekupieni przez ojca Bronisława i Józefa, który tym samym uratował swojego starszego syna od wyroku śmierci, który został zamieniony na zsyłkę na Daleki Wschód. Józef Piłsudski spędził na Syberii 5 lat. Tam poznał, jak już wspomnieliśmy, samych Rosjan, do których nie żywił nienawiści. Tam poznał też innych zesłańców. Poznał zesłańców z ugrupowań politycznych, które były socjalistyczne. I w zasadzie na Syberii zapoznał się po raz pierwszy z tekstami socjalistycznymi, czytał Marksa i Engelsa, i chociaż się z nimi nie zgadzał. I w tym czasie też
studiuję, można powiedzieć, trochę dokładniej teksty samego Juliusza Słowackiego. I tutaj jest może ten pierwszy moment, w którym należy wspomnieć o bardzo dużym wpływie literatury romantycznej, zwłaszcza Słowackiego, na Józefa Piłsudskiego. Takim bohaterem ulubionym Józefa Piłsudskiego, z którym, jak się wydaje, Piłsudski troszkę się porównywał, był Beniowski. I na dobrą sprawę ten czas kilku lat spędzonych na Syberii jest też czasem pierwszej miłości Józefa Piłsudskiego, pierwszych też może zawodów miłosnych, pierwszych przyjaźni. To tam Józef Piłsudski, jak się wydaje, staje się mężczyzną, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, i jak sam pisze, staje się tym, czym jest. Wraca z zesłania z przemożnym celem stworzenia ugrupowania socjalistycznego, czy dołączenia się do ugrupowania, bo jak sam potem pisze w tekście, jak zostałem socjalistą, okazuje się, że kiedy dociera do Wilna, wraca z zesłania, to już takie ugrupowanie istnieje, tym ugrupowaniem jest PPS. I Józef Piłsudski zaczyna działać w Polskiej Partii Socjalistycznej. Tak więc, jak na ironię, tym, co Józefa Piłsudskiego przekonało, czy ugruntowało w przekonaniu, że ma walczyć z caratem i walczyć z władzą rosyjską o odzyskanie niepodległości przez Polskę, było samo zesłanie, ludzie, których tam poznał, i lektury, które tam, z którymi się tam zapoznał. Tak więc jest to ten moment też przełomowy w życiu Józefa Piłsudskiego. Na kolejnym slajdzie przedstawiam Państwu obraz Strajk Stanisława Lenca z 1910 roku, natomiast odwołujący się do wydarzeń 1905 roku, rewolucji 1905 roku, która ogarnęła Rosję, no i oczywiście też Królestwo Polskie, zabór rosyjski. W dużych miastach Polski wybuchały strajki, które były krwawo tłumione przez władze rosyjskie. I to jest ten moment, kiedy po latach pisania na łamach robotnika, redagowania robotnika przez Józefa Piłsudskiego, Józef Piłsudski postanawia trochę zmienić strategię. Postanawia rozpocząć walkę z zaborcą, i to walkę czynną. I ten moment, w którym Józef Piłsudski postanawia przestać być tylko i wyłącznie pisarzem, a zacząć być bojownikiem o wolność, postanowiłem Państwu zilustrować cytatem z przemówienia podczas krakowskiej konferencji PPS z 1904 roku, czyli jeszcze z momentu przed wybuchem rewolucji 1905. Oczekiwanie zmian, nadzieja na polepszenie są powszechne. Otóż w takiej chwili, kiedy przewrót jest możliwy, my milczymy i sami dobijamy kwestię polską. Nam milczeć teraz nie wolno. Polska nie jest, polityka nie jest matematyką. Obliczyć i przewidzieć wszystkiego niepodobna. Ale dopóki społeczeństwo jest bierne, spodziewa się wszystkiego od wypadków, od innych, tylko nie od siebie, nic nie nastąpi. Nawet w razie likwidacji caratu, jeżeli żadne zmiany nie zajdą, czyż nie znajdziemy się w tym położeniu, że będziemy na że będzie za późno. Wobec tego, czyż wolno nam jest milczeć? I to jest dowód na to, jak świetnym politykiem tak naprawdę był Józef Piłsudski, jak świetnie wyczuwał nastroje, wyczuwał atmosferę i wyczuwał historyczność momentu. Polacy, jak potem sam Piłsudski mówił, że ulubionym stanem Polaków jest niezdecydowanie. I faktycznie Polakom ciężko było podjąć decyzję, który z momentów historii jest tym momentem kluczowym, momentem przełomowym. Józef Piłsudski na ten moment czekał. Wypatrywał go w każdym momencie, jak się wydaje, w każdej sytuacji. I rewolucja 1905 roku była tym momentem. Nastroje przed tą rewolucją były momentem, który Józef Piłsudski postrzegał jako szansę. Postrzegał jako ten moment, w którym carat może upaść, w którym Polacy będą mogli odzyskać niepodległość, przynajmniej zacząć o nią po raz kolejny walczyć. Proszę pamiętać, że Polska, czy Królestwo Polskie w tamtym czasie pod władzą carską, przynajmniej w rozumieniu szlachty, w rozumieniu bogatszej warstwy społecznej, potomków dawnych magnatów Rzeczpospolitej, jest państwem i miejscem, i czas, o którym mówimy, jest dla tych ludzi bardzo pozytywny i korzystny. Polska się rozwija, rozbudowywana jest kolej, budowane są fabryki. Tym, którzy mają pieniądze, właścicielom ziemskim, właścicielom fabryk, bogatym mieszczanom,
wiedzie się bardzo dobrze i to zachowanie status quo, zachowanie tych relacji z zaborcą, no, dla niektórych było rzeczą dość ważną. Natomiast klasa robotnicza, ci, którzy głównie czytali Robotnika, do których głównie kierował swoje słowa jako autor Józef Piłsudski, no, im nie było dobrze, stąd strajki, stąd oczywiście bunt wobec władzy rosyjskiej, bunt, który Józef Piłsudski starał się wykorzystać. To jest ten moment, w którym w PPS-ie powstaje frakcja, powiedzmy nie frakcja, powstają oddziały zbrojne PPS-u, no dzisiaj powiedzielibyśmy bojówki po prostu, i przeprowadzane są zamachy. Zamachy na ważnych pracowników administracji carskiej, na generałów, na tych, którzy przyczyniają się do tłumienia strajków. Co tu dużo mówić, w naszym potocznym dzisiejszym języku nazwalibyśmy Józefa Piłsudskiego i jego otoczenie po prostu terrorystami. I to słowo w zasadzie jest całkiem zasadne, bo Józef Piłsudski terror postanowił zwalczać terrorem, postanowił walczać siłą zbrojną. I ta postawa i te działania trwają przez najbliższe lata, przez czas rewolucji i przez chwilę po rewolucji, czy po tym, jak rewolucja powoli przycicha. Postanowiłem tą sytuację zilustrować Państwu też pracą Witolda Wojtkiewicza, który może nie był w Warszawie, nie był w Królestwie, ale z Krakowa na pewno, tak jak i większość inteligencji polskiej, większość artystów polskich śledziła wydarzenia rewolucyjne i komentowała je w taki sposób, w jaki miała najlepiej. Witold Wojtkiewicz postanowił skomentować je serią prac. W tym wypadku pokazuję Państwu pracę Manifestacja uliczna w Warszawie, gdzie widzimy tłum idący ulicami Warszawy, niosący transparenty. Tłum, który, jak możemy się domyślić, zostanie rozpędzony, czy ta manifestacja zostanie stłumiona krwawo przez oddziały rosyjskie. Najczęściej takimi postaciami kojarzonymi z tłumieniem tych zamieszek, z tłumieniem strajków byli kozacy dońscy, których władza carska wykorzystywała często właśnie do takich celów. Stąd na obrazach, w rycinach, rysunkach pojawia się kozak na koniu z nachajką, która też była takim symbolem ucisku i represji i terroru władzy carskiej. To są te lata i czasy, w których Józef Piłsudski staje się bojownikiem, staje się faktycznie, podejmuje czynną akcję przeciwko zaborcy. Czy ona się udaje? Sam Piłsudski kilka lat później mówi, że nie przyniosła ona pożądanych rezultatów. Nie udało się wzniecić płomienia rewolucji na tyle, by obalić władzę carską. Reformy, które zaczęły być wprowadzane chwilowo, ale jednak uspokoiły trochę nastroje społeczne. Natomiast sam Piłsudski przekonał się co do jednej rzeczy, że tym, co musi stworzyć i tym, co darzy realną władzę Polakom w nadchodzącej, jak się spodziewał, wojnie, będzie wojsko. Będzie regularne wojsko polskie, czyli realna siła militarna, która odegra jakąś rolę w nadchodzących czasach. I z tego względu na kolejnym slajdzie postanowiłem posłużyć się znanym pewnie wszystkim Państwu obrazem Jana Matejki Stańczyk. I zilustrowałem dodatkowo, może nie zilustrowałem, poparłem dodatkowo tę ilustrację, ten obraz, cytatem z Adama Mickiewicza z Litanii Pielgrzyma z 1832 roku. O wojnę powszechną za wolność ludów prosimy Cię, Panie. I to jest faktycznie to, co już przewidział Adam Mickiewicz, że to, co da Polsce niepodległość, to, co pozwoli uwolnić się spod władzy zaborców, to będzie wojna pomiędzy zaborcami. Wojna o wolność wszystkich ludów, nie tylko Polaków, ale wojna o niepodległość i wolność wszystkich narodów zniewolonych przez mocarstwa europejskie. I tym była, tak na dobrą sprawę, w dużej mierze pierwsza wojna światowa. Józef Piłsudski spodziewał się pierwszej wojny światowej. To, że Imperium Rosyjskie jest kolosem na glinianych nogach, okazało się już w 1904 roku, kiedy Rosja przegrywa wojnę z Japonią na Dalekim Wschodzie. Zresztą tu Józef Piłsudski też starał się tą sytuację wykorzystać w odpowiedni sposób. Miał nawet pomysł, by tworzyć legiony polskie w Japonii, do czego nie doszło, ale pomysły Józefa były bardzo, bardzo ambitne.
każdym razie udało się pozyskać wtedy pomoc Japończyków dla sprawy PPS-u, głównie finansową. Natomiast w momencie, w którym w początku drugiej dekady XX wieku wybuchają konflikty na Bałkanach, przede wszystkim wojna w Bułgarii, Józef Piłsudski w zasadzie już wie, że zbliża się nieuniknione i zbliża się ta upragniona i wymarzona przez Polaków wojna powszechna. I zaczyna myśleć o tworzeniu armii, o czym już Państwu powiedziałem. Taką akcją, którą sam w zasadzie projektuje, w której sam bierze udział i która jest takim ostatnim czynem terrorystycznym w zasadzie autorstwa Józefa Piłsudskiego, jest akcja pod Bezdanami. Jest to atak na transport pocztowy, na podatki rosyjskie tak naprawdę, zebrane w Królestwie Polskim, który to zamach się udaje i udaje się pozyskać monetę, jak wtedy mówiono. I ta moneta służy przede wszystkim utworzeniu oddziałów zbrojnych, polskich oddziałów zbrojnych. Józef Piłsudski angażuje się w ruch strzelecki w Galicji, w jedynym miejscu, w jedynym zaborze, w którym taka inicjatywa mogłaby faktycznie funkcjonować, mogłaby faktycznie zaistnieć. Tworzy drużyny strzeleckie, czy pomaga w tworzeniu drużyn strzeleckich, które z czasem, w momencie, gdy nadejdzie odpowiednia chwila, będą miały przekształcić się w Wojsko Polskie. Miejscem, do którego bardzo często Józef Piłsudski w tym czasie jeździ, jest Zakopane. Ale może zanim przejdziemy dalej, jeszcze chciałbym Państwu może powiedzieć, dlaczego wybrałem akurat obraz Stańczyk, żeby zilustrować ten moment w życiu Józefa Piłsudskiego. Stańczyk jest tą postacią w literaturze, ale też oczywiście w malarstwie, która symbolizuje samego artystę, ale też przedstawia człowieka, który patrzy trochę dalej, patrzy trochę szerzej, widzi większy margines, widzi w ogóle może marginesy, przewiduje i rozumie więcej. I taką postacią w tym momencie niewątpliwie był Józef Piłsudski. Józef Piłsudski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XX wieku, jeżdżąc z odczytami, w pewnym momencie, o ile dobrze pamiętam, w Wiedniu, mówi wprost, że wojna, która wybuchnie, a wybuchnąć musi, będzie z początku wygrywana przez państwa centralne, przez Prusy i Austro-Węgry, by z czasem po przyłączeniu się, połączeniu sił rosyjsko-angielskich, francuskich i może przyłączeniu się sił amerykańskich, przechylić szale zwycięstwa właśnie na stronę aliantów i wojna zostanie wygrana przez Anglię, Francję i Rosję. Przewidywał, zdaje się, też nawet to, że carska Rosja może upaść, natomiast to pokazuje, jak świetnie orientował się w sytuacji geopolitycznej w ówczesnych czasach. I faktycznie, jak tytułowy Stańczyk z obrazu Jana Matejki, przewidywał to, co się stanie, na kilka ruchów do przodu. To pozwoliło mu obrać właściwą strategię. Tą właściwą strategią faktycznie była walka o oddziały polskie i o to, by Polska w momencie wybuchu wojny miała swoją własną siłę militarną. Kolejny slajd, który Państwu pokazuję, ukazuje czarny staw. Jest to obraz Stanisława Witkiewicza, namalowany w Tatrach oczywiście. Tatry, zwłaszcza Zakopane, stały się taką stolicą kulturalną Polski pod zaborami. Tam jeździli wszyscy artyści, malarze, pisarze, poeci, rzeźbiarze. Tam też jeździł Józef Piłsudski. Józef Piłsudski jeździł tam ze względów zdrowotnych. Może niewiele, może o tym tak to nie jest taka wiedza powszechna, ale Józef Piłsudski nie był najlepszego zdrowia. Często chorował. I zalecenia lekarzy były takie, by leczył płuca właśnie w górach. No, Zakopane były idealnym miejscem, zwłaszcza, że położone w górach były tą taką Polską pod zaborami. Tak było to miejsce postrzegane. Dlatego Zakopane stało się kulturalną i polityczną stolicą Polski przed I wojną światową. I tutaj chciałbym Państwu, Józef Piłsudski spędzał tam czas także trenując drużyny strzeleckie i tutaj chciałbym Państwu zacytować Stefana Żeromskiego, który również
przebywał w Zakopanem, także w czasie I wojny światowej, po II, po I wojnie światowej powstało nawet coś takiego jak efemeryczna Republika Zakopiańska zaraz po zakończeniu I wojny światowej, której Stefan Żeromski został prezydentem. W każdym razie Stefan Żeromski wspomina tak w jednym ze swoich tekstów spotkanie z Józefem Piłsudskim. To była proletariacka mizeria. Mowa tutaj o mieszkaniu Józefa Piłsudskiego. Zastałem go siedzącego przy stole, stawiającego pasjansa. Siedział w kalesonach, bo jedyną parę spodni, jaką posiadał, oddał właśnie krawcowi do zacerowania dziury. I tu cytat z Józefa Piłsudskiego, to co powiedział Stefanowi Żeromskiego. Założyłem sobie, powiedział Piłsudski, że jeśli mi ten pasjans wyjdzie, to będę dyktatorem Polski. No i dalej Żeromski pisze o tym, jak bardzo kuriozalne, jak niezwykłe był ten obraz człowieka, który siedząc w samych kalesonach, w tej mizernej chatynie, czy przed tą mizerną chatyną, układając pasjansa, myśli o dyktaturze Polski. Polski, której jeszcze nie ma na mapach. Polski, która nie wiadomo w ogóle, czy kiedykolwiek się odrodzi. Polski, której niektórzy nie chcą widzieć niepodległą, bo nie przysporzy im to żadnych korzyści. I Polski, która tak na dobrą sprawę marzy się niewielu. Józef Piłsudski postanowił zebrać wokół siebie tych, którym niepodległość się marzyła i którzy chcieli o niepodległość walczyć. W drużynach strzeleckich, które potem przekształciły się w Legiony Polskie, było mnóstwo inteligencji. Byli malarze, poeci, pisarze, dziennikarze. W zasadzie kwiat inteligencji polskiej, zwłaszcza pierwsza brygada, którą dowodził Józef Piłsudski, była tą ostoją inteligencji polskiej. Wiele osób, wielu historyków mówi, że była to najinteligentniejsza armia w historii świata i bardzo prawdopodobne, że jest to prawda. Poza artystami oczywiście byli inżynierzy, lekarze, prawnicy. Wszyscy ci, którzy potem tworzyli elity II Rzeczpospolitej, często do końca życia będąc związanymi z postacią Józefa Piłsudskiego i później z rządami sanacji. Na kolejnym slajdzie wobec tego przedstawić postanowiłem Państwu obraz, którego na wystawie Siła Obrazów nie ma, o ile dobrze pamiętam. Jest to portret brygadiera Piłsudskiego autorstwa Jacka Malczewskiego z 1916 roku. Czyli portret, który powstał w czasie trwania I wojny światowej, kiedy to pierwsza brygada walczy na froncie przeciwko Rosji. Wojna z Moskalem to było to, co Józefowi marzyło się przez całe jego życie i do której się przygotował. To było najważniejsze. Józef Piłsudski przygotował się do wojny i przygotował żołnierzy do wojny. Z tego względu w armii austro-węgierskiej legioniści, Józef Piłsudski, byli bardzo ważnym elementem strategicznym, zwłaszcza, że legioniści walczyli za wolną Polskę, nie za Austrię, nie za zaborcę. Podkreślano to, że legiony są armią narodową, że są armią polską. Noszono inne odznaczenia, noszono inne, trochę starano się nosić inne mundury, odróżniać się starano na wszystkie możliwe sposoby. Przede wszystkim język komend był polski, rozkazy były pisane po polsku. Tak więc Józef Piłsudski bardzo dbał o to, by legiony były postrzegane jako wojsko polskie. I tym samym stały się monetą przetargową na arenie politycznej. Walczono o to, by we wszystkich dokumentach, które dotyczyły Polaków, Austro-Węgrzy zapewniali o tym, że państwo polskie zostanie odbudowane. Oczywiście polityka jest polityką i różnie to wyglądało. Józef Piłsudski lawirował na różne sposoby, nie jest to temat może na to spotkanie, ale ta przepychanka z rządem austro-węgierskim i z władzami wojskowymi austro-węgierskimi jest bardzo ciekawa i Józef Piłsudski na różne sposoby starał się przechylić tą szalę na stronę polską. Z tego względu postanowiłem właśnie Państwu pokazać ten portret Józefa Piłsudskiego jako brygadiera. To w tym momencie tworzy się legenda Józefa Piłsudskiego. Ta legenda już w zasadzie w czasach PPS-u się powstała, ale szerzej Józef Piłsudski zaczął być znany właśnie jako dowódca pierwszej brygady.
I ta idea, to co przyświecało Józefowi Piłsudskiemu, zostało w pewnym sensie zawarte przez niego w słowach rozkazu, który wydał w pierwszą rocznicę wojny, 5 sierpnia 1915 roku. Żołnierze, rok temu z garścią mało ludzi, źle uzbrojonych i źle wyposażonych, rozpocząłem wojnę. Cały świat stanął wtedy do boju. Nie chciałem pozwolić, by w czasie, gdy na żywym ciele naszej ojczyzny miano wyrąbać mieczami nowe granice państw i narodów, samych tylko Polaków przy tym zabrakło. Nie chciałem dopuścić, by na szalach losów ważących się nad naszymi głowami, na szalach, na które miecze rzucono, zabrakło szabli polskiej. Józef Piłsudski świetnie wiedział, że wojna ta będzie toczyła się na terenie Polski, dawnych ziem Rzeczpospolitej. Świetnie wiedział, że wojna zmieni oblicze Europy i Europa nie będzie już taka sama jak przed wojną. Zburzony zostanie stary porządek. I w tym nowym porządku, który zostanie budowany, musi istnieć jakaś siła polska, wojskowa, bo tylko taka mogła się liczyć w czasie wojny, która doprowadzi do tego, że Polacy odzyskają niepodległość. I taki jest wydźwięk tego rozkazu i taki był cel Józefa Piłsudskiego w owym czasie. Natomiast jaka była postawa Polaków, dużej części Polaków? Nawiązuje tutaj Józef Piłsudski do tego pierwszego zrywu w zasadzie, utworzenia pierwszej kompanii kadrowej zaraz po rozpoczęciu wojny tak naprawdę i wyruszenia pierwszej kompanii kadrowej na tereny Polski w celu wzniecenia powstania polskiego, dotarcia do Warszawy i wzniecenia powstania przeciwko zaborcy rosyjskiemu. To się nie udało. Polacy, jak powiedział potem Piłsudski, okazali się być kamieniem pleśnią pokrytym, a nie laską dynamitu i faktycznie nie udało się żadnego powstania wzniecić. I ta postawa polska jest ilustrowana przez wielu artystów. Ja pozwolę sobie przedstawić kilka obrazów, które na wystawie Polska Siła Obrazu możemy odnaleźć. Pierwszy z nich to oczywiście Melancholia, jeden z takich najważniejszych obrazów, które na tej wystawie się pojawiają. Melancholia Jacka Malczewskiego, która przedstawia losy Polaków pod zaborami, losy kolejnych zrywów niepodległościowych, upadku tych zrywów i tą niemożność wybicia się na niepodległość, ale Jacek Malczewski też w pewnym sensie w tym obrazie pokazuje, że to sami Polacy do końca nie mogą wyjść przez to okno na wolność. Ta melancholia troszkę im nie pozwala, tytułowa. To niezdecydowanie może, ten brak determinacji w dążeniu do celu, który tak charakteryzował Józefa Piłsudskiego. To go wyróżniało wśród wszystkich wodzów. Determinacja i dążenie do celów za wszelką cenę. Innym tego typu obrazem są chochoły Stanisława Wyspiańskiego i w ogóle Wesele Stanisława Wyspiańskiego też w zasadzie opowiada o tym, jak Polacy, jaka jest postawa Polaków wobec tematu czy idei odzyskania niepodległości. Widzimy planty krakowskie i krzewy owinięte w tytułowe chochoły, pozostające w takich cieplarnianych warunkach, zamrożone na nie wiadomo jak długo. I Polacy w większości właśnie byli tak zamrożeni, pozostawali w takich cieplarnianych warunkach, w takim miejscu, w takiej egzystencji, która była egzystencją poza czasem niejako. I z tego letargu Józef Piłsudski Polaków chciał obudzić. I budził ich przez bardzo, bardzo długi czas, dopiero działania Legionów Polskich faktycznie obudziły Polaków i dały tą iskrę, dzięki której Polska niepodległość odzyskała. Natomiast sam Józef Piłsudski o Polakach miał różne zdanie i na kolejnym obrazie możemy zobaczyć znowu Stańczyka, który łapie się za twarz. To młodzież by powiedziała, że to facepalm. No w każdym razie mamy tutaj taką memiczną troszkę postawę Stańczyka, za którym na półce możemy zobaczyć kukiełki z szopki. Kukiełki ukazujące właśnie takie typy Polaków, które Stanisław Wyspiański w swoim Weselu zamieścił. I Piłsudski w jednym z wywiadów z 1930 roku bardzo fajnie
ilustruje słownie swój stosunek do prawa, do porządku i do samych posłów może. Życie jest zanadto ogólnikowym pojęciem i tyczyć się może nie tylko życia posłów, ale i osłów. Rzec trawestują mistrza Słowackiego, który w ten właśnie sposób rymował panów posłów do osłów przyrównując. To jest trochę komentarz do, już jesteśmy po zamachu majowym. Sam zamach majowy też jest świetnym dowodem na to, że przy przykładem tego, że Józef Piłsudski prawo szanował oczywiście, natomiast nie bał się prawa łamać w momencie, w którym widział taką potrzebę. Priorytetem dla Józefa Piłsudskiego przez całe jego życie była Polska, silna i niepodległa, i wiedział, że Polska musi o swoją niepodległość walczyć. Zawsze i ta walka się pewnie nigdy nie skończy. Takie było rozumowanie Józefa Piłsudskiego. I to, co się działo w Polsce, czy to w 25 czy 6 roku i później, było dla Piłsudskiego zwiastunem pewnych niebezpieczeństw. Tego, że jeśli Polska nie wzmocni swojej władzy wewnętrznej, to ta odzyskana niepodległość nie jest dana nam na zawsze i możemy ją stracić, co historia później II wojny światowej i PRL-u pokazała. Przestrzegał o tym Józef Piłsudski, jego dalekowzroczność była na tyle duża. Oczywiście Piłsudski parafrazował fragment Beniowskiego, który też tu Państwu na slajdzie cytuję. Beniowskiego, z którym Piłsudski, jak się wydaje, się utożsamiał. Beniowskiego, który walczył o Polskę, ale był właśnie takim awanturnikiem, był niepokornym duchem i w walce o Polskę nie bał się różnych działań. I to jest to, czego chyba, co było, chyba pozostawało przez długi czas niezrozumiałe dla samych legionistów. Mówi o kryzysie przysięgowym. W momencie, w którym legiony miały być wciągnięte do armii w zasadzie pruskiej, tak na dobrą sprawę niemieckiej, odmówiono składania przysięgi na wierność cesarzom. I to było początkiem, tak na dobrą sprawę, końca legionów. I wiele osób nie rozumiało, czemu Józef Piłsudski nie chce się na to zgodzić. Dlaczego niszczy, zaprzepaszcza to wszystko, co udało się wywalczyć. Ludzie nie rozumieli tego, że złożenie takiej przysięgi zwiąże legiony i wojsko polskie, powstające wojsko polskie, z zaborcą. Józef Piłsudski widział, że szala zwycięstwa przechyla się na stronę aliantów, rozumiał to, wiedział to zanim wojna w ogóle wybuchła i rozumiał, że droga z Austro-Węgrami i Prusami się skończyła, że teraz należy przejść na drugą stronę i zacząć walczyć o sprawę polską w inny sposób, trzeba zacząć dogadywać się z aliantami. Tutaj na arenę wchodzi bardzo ważna postać, Dmowski, który o sprawę polską walczył we Francji i dogadywał się z aliantami. We Francji powstaje Armia Polska w owym czasie. Także Piłsudski po raz kolejny daje dowód tego, jak świetnie rozumiał sytuację i jak świetnie wyczuł moment, w którym należy dopuścić się zdrady, bo tak to było postrzegane na dobrą sprawę. No, zdrada nie przystaje do tego etosu żołnierza czy rycerza polskiego i to jest to, co odróżniało Józefa Piłsudskiego od innych bojowników o wolność. Bezkompromisowość i dążenie do celu za wszelką cenę, czy to się komuś podoba, czy nie, wiara we własne siły i w to, że zwycięstwo jest możliwe. Tylko trzeba dążyć do niego na różne sposoby, a nie tylko utartym szlakiem. To jest ten moment, w którym chciałbym, żebyśmy na kilka ostatnich slajdów przeszli na drugą wystawę, którą w muzeum można oglądać, czyli wystawę Fotorelacje, ponieważ ta postawa polska, kształtowana przez literaturę, sztukę XIX wieku, dała o sobie znać. W pewnym momencie po odzyskaniu niepodległości, gdy trzeba było walczyć o granice Rzeczpospolitej, gdy byt Rzeczpospolitej nie był pewny, dało się zauważyć w społeczeństwie tą iskrę, ta laska dynamitu wybuchła. I pokazuję Państwu teraz jedno z najważniejszych zdjęć prezentowanych na wystawie Fotorelacje Wojna 1920. Zdjęcie ukazujące ochotników w drodze na kolej, w drodze na dworze
Dworzec Wileński. Zdjęcie należy do serii zdjęć Warszawskiej Agencji Fotograficznej, które zostały kupione już w 1921 roku przez Muzeum Narodowe w Warszawie, więc prawie 100 lat już są w naszej kolekcji, co też jest dowodem na to, że bardzo szybko zorientowano się, jak ważne będą to zdjęcia, jak bardzo ważne są to wydarzenia. I zdjęcie to pokazuje maszerujące oddziały, oddziały ochotników, co jest dość ważne. Wraz z niebezpieczeństwem ataku, czy realną już wojną z bolszewikami i niebezpieczeństwem ataku bolszewików na Warszawę i zajęcia terenów Polski znowu przez Rosjan, na wezwanie do tworzenia ochotniczej armii odpowiedziało w ciągu miesiąca mniej więcej 100 tysięcy ludzi. Zgłosiło się ponad 100 tysięcy ochotników do armii, którą organizował generał Haller. I wśród tych ochotników nie brakowało kobiet, nie brakowało przedstawicieli wszystkich klas społecznych. Polacy w zasadzie odpowiedzieli na wezwanie Józefa Piłsudskiego, na wezwanie generała Hallera i to w dużej mierze przyczyniło się do zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej, w której oczywiście też niemałą, a może kluczową rolę odegrał geniusz strategiczny samego Józefa Piłsudskiego. Kolejne zdjęcie, które chciałem Państwu pokazać i prezentowane na wystawie Fotorelacje, jest to przedstawienie, zdjęcia ukazujące żołnierki Ochotniczej Legii Kobiet. Dowód na to, że do wojska nie tylko mężczyźni się garnęli, ale także kobiety. Okres wojny polsko-ukraińskiej, okres wojny we Lwowie, jest tym momentem, w którym milicja obywatelska, oddziały kobiece milicji obywatelskiej zostały przekształcone w Legię Kobiet za inicjatywy Aleksandry Zagórskiej. Potem takie oddziały są tworzone również w Wilnie, w Poznaniu. I to jest ten pierwszy moment w historii, w którym kobiety zostały dopuszczone do walki zbrojnej. Chociaż Józef Piłsudski był temu przeciwny, to miał świadomość tego, że każda pomoc będzie pomocą ważną i że każdy obywatel ma prawo walczyć o odzyskanie niepodległości. I to jest ta wystawa, czym jednym z celów też tej wystawy jest przypomnienie o tym, że kobiety również o niepodległość Polski walczyły. Nie doczekały się niestety żadnego pomnika, nie doczekały się żadnego wspomnienia w formie artystycznej, nie pojawiają się tak licznie na obrazach jak mężczyźni, ale fotografia uwieczniła ich poświęcenie i ich służbę. Z tego względu postanowiłem wspomnieć także o tym przy okazji tego wykładu. No i oczywiście na fotografiach nie może zabraknąć samego Józefa Piłsudskiego. Kolejny slajd przedstawia właśnie jego w rozmowie z generałem Śmigłym Rydzem, który swoją drogą służył w Legionach i był artystą. Rydz Śmigły był malarzem, który związał się jednak po swojej przygodzie i służbie w Legionach z wojskiem. W pewnym sensie był następcą Józefa Piłsudskiego jako na stanowisku. Natomiast jakby samo autorstwo Bitwy Warszawskiej i samo zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, chociaż przypisywane często różnym wodzom, jednak jeśli zgłębimy materiały, nie podlega wątpliwościom, że jest autorstwem Józefa Piłsudskiego i to on po raz kolejny dał dowód swojego geniuszu militarnego, ale także właśnie świetnej orientacji geopolitycznej i orientacji strategicznej. Postanowiłem to zdjęcie Państwu pokazać ze względu właśnie na to, że mamy do czynienia z dwiema postaciami bardzo ważnymi dla historii II Rzeczpospolitej, ale też dla historii samych Legionów Polskich. Jest dowodem na to, że te osoby, które wcześniej przyłączyły się do Józefa Piłsudskiego, brały z nim udział w czasie walk Legionów w I wojnie światowej, to są też te osoby, które później tworzyły II Rzeczpospolitą i o tym nie wolno zapominać. Na ostatnim slajdzie chciałbym pokazać Państwu to, co dobitnie podkreśla, że wpływy sztuki, poezji XIX-wiecznej, romantycznej przede wszystkim towarzyszyły Józefowi Piłsudskiemu przez całe życie i wykreowały go jako wodza, wykreowały go jako człowieka. Na swoim nagrobku Józef Piłsudski prosił, by umieszczono cytat z Beniowskiego Juliusza Słowackiego. Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła, niechaj umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie. Tak żyłem.
Ja pozostawię Państwa z tym cytatem. Pozostawię Państwa też z obrazem Eloe z Elenai autorstwa Jacka Malczewskiego, dla którego Juliusz Słowacki również był bardzo ważnym twórcą. I zachęcam do tego, by wrócić do tego bardzo, do tego jednego z naszych wieszczów romantycznych, wrócić do malarstwa Jacka Malczewskiego i wrócić do życiorysu Józefa Piłsudskiego i patrzeć na te trzy życiorysy, tą twórczość, ten testament, który nam zostawili, patrzeć na to trochę wspólnie, troszkę razem, ponieważ nie można wyciągnąć człowieka z kultury, w której się kształcił, wyciągnąć go ze świata, w którym żył, i nie można patrzeć na życiorys Józefa Piłsudskiego w oderwaniu od tego, co go ukształtowało. Mam nadzieję, że udało mi się w tym wykładzie Państwa o tym przekonać i zachęcić Państwa do tego, by dalej troszkę śledzić dzieje Józefa Piłsudskiego, Jacka Malczewskiego, czy innych artystów, czy członków Legionów Polskich właśnie pod tym kątem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia.